Hej, cześć, siemanko. Dzisiaj dowiesz się, jak sprawdzić, czy jest się zablokowanym w WhatsAppie. Zapraszam. Także co? Otwieramy czat. No i tutaj wpisujemy jakąkolwiek wiadomość. I jak widać, gdy są dwie te parawki, to oznacza, że ta osoba nas nie zablokowała. W momencie, kiedy byłaby jedna taka parawka, no to wtedy ta osoba nas zablokowała i w ten sposób możemy rozpoznać, czy jesteśmy zablokowani, czy też nie. Także podsumowując, dwa te, to jest, że nie jesteśmy zablokowani, jeden, zablokowani. To wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej, hej.